Marina Kąty Rybackie, Marina Kąty Rybackie, kajak wędkarski, Morska TV prosi. Słona woda rządzi się swoimi prawami. Od imadła po nożyczki, nawijarka. Ja spędzam po 8 godzin przy imadle, około godziny by mi to zajęło. Bardzo prostego mulkisa. Dzisiaj jesteśmy na Mierzei Wiślanej u Agi i Arka w Tuchola.net. Wiele się pozmieniało, ponieważ byliśmy ostatnim razem tutaj, nie wiem, 3 lata temu. Zobaczcie, mają takie oto piękne studio. Nie, pracownie mają. Nawet zobaczcie tutaj, pracują nad browarami. Arek, co ty wiążesz? Czemu masz w ogóle dwa imadła? Bo tam drugie widzę z tyłu. Co w tym chodzi? Do wiązania wystarczy w zupełności jedno imadło. To imadło bardzo lubię, bo jest dosyć tanim imadłem, bardzo wytrzymałe, nazywa się Danwise, szczerze polecam, nadaje się do muszek morskich przede wszystkim, gdzie są większe haki. Tamto w rogu to jest po prostu kolejne, które ma mniejsze szczęki, każde imadło ma szczęki, no więc tam są troszeczkę mniejsze do mniejszych much. A teraz, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, co wiąże, z tego będzie taka muszka. I to jest Woolly Bugger, no król streamerów, więc działa i w morzu, i poza morzem. To jest bardzo uniwersalna mucha. No i właśnie coś takiego wiążę teraz. A Aga, co tutaj u ciebie? Bo ty dopiero widzę, że zaczynasz kolejną muchę. Ja dopiero zaczynam i robię taką muchę. To jest wzór Dave'a Whitlocka. Jest w tym roku zadany na Mistrzostwach Świata w wiązaniu sztucznych much. Jako jedna z kilku. To jest konkurs, w którym może wystartować każdy, zgłoszenia z całego świata. No takie Mistrzostwa Świata w wiązaniu much. W tym roku są zadane wzory sławnego flytiera Dave'a Whitlocka. To jest jeden z jego wzorów i właśnie próbuję doprowadzić do perfekcji. Może w tym roku też się uda. Też? To znaczy, że co? To znaczy, że w zeszłym udało się zdobyć pierwsze miejsce, także w tym roku też walczę. To jest któryś z tych medali? To jest ten medal. Aha, jest 2022 faktycznie. I co wtedy musiałaś ukręcić? O, szczerze mówiąc nie pamiętam, było dużo różnych. Było na pewno mokra, taka tradycyjna, z łączonymi skrzydłami. To chyba taka najtrudniejsza technika. Najbardziej mi w pamięć zapadła. Co tam jeszcze, Arek, było? Widelnica. Widelnica, imitacja nimfy. I duży streamer Bitefish. Podoba Ci się film? To daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Morską ekipę proszę o komentarz, udostępnienie filmu na Facebooku i zapraszam na debatę, gdzie mamy bardzo ciekawe nagrody, no i temat. Haki do morskich much zwykle są pokrywane taką warstwą nierdzewną. Tak jak tutaj widać, one są takie bardziej srebrne. Mogą być w Bałtyku, gdzie wody są słonowe, troszeczkę ciemniejsze. Tu są takie fajne krewetkowe muchy, one są charakterystycznie wygięte. Te nie lubią za bardzo soli, ale są na nią wytrzymałe. Dopóki się nie porysują, te soli się nie boją. O tym już kiedyś mówiliśmy, chyba pamiętam, w rozebiu. Tak. Link do filmu macie u góry w opisie. Czyli mamy haczyki, co jeszcze potrzebujemy, żeby ta mucha nam, nie wiem, się nie rozleciała? Ta słona woda czymś się charakteryzuje? Tak, oczywiście. No, charakteryzuje się niszczycielską mocą, czyli porządny hak, a żeby stworzyć sobie taką muszkę. Na pewno imadło, które nie boi się większych szczęk. Tutaj zawsze polecam taki prosty Danwise. Nie jest to najtańsze imadło, nie jest to najdroższe. Myślę, w zasadzie taki niższy segment, ale żeby zacząć przygodę z wiązaniem morskich much, naprawdę to jest bardzo sprawdzony. To jest nasz wół roboczy. Nie boi się naprawdę większych haków. Bardzo, bardzo fajne imadełko. No i potem tak naprawdę nożyczki ostre, precyzyjne, bardzo się przydadzą. Fajnie, jak mają zaokrąglone końce. Ja szczególnie je lubię, bo jestem w stanie wszędzie, gdzie chcę, sięgnąć takimi okrągłymi końcami. Finisher albo tak zwane wiązadełko, żeby zakończyć muchę. To jest taki charakterystyczny. A, tu jestem daleko, ale to szybko, myślę, zdążymy. Ta mucha jeszcze nie jest zakończona, ale żeby taki prosty myk wykonać. I jak mucha jest zakończona, jesteśmy w stanie bardzo fajny taki węzeł zrobić. Hoppa. O, tutaj nie wyszło do końca, ale to tak na szybko. Szpikulec do rozmaitych prac, typu wyciągnięcie jakiegoś materiału, postrzępienie go, żeby zrobić fajne ciałko muchy. Pinceta bardzo się przydaje do podawania sobie wszelkich drobnych elementów i operowania przy muszce. I na koniec szczypce do jeżynek, kiedy nawijamy jeżynkę, czyli to taki piórko, które idzie wokół na przykład krewetki. To właśnie do tego są takie szczypce do jeżynek. No i bym prawie zapomniał, aby z tego nie da się wiązać, bobinka lub nawijarka, coś co będzie nam trzymało szpulkę z nicią. 7 narzędzi, podsumowując, to wszystko co jest potrzebne do stworzenia morskiej muszki, każdej muszki, jest tutaj. Od imadła po nożyczki, nawijarka i tak dalej. No i potem materiały, które są bardzo, bardzo charakterystyczne, jeżeli chodzi o
morskie muchy, również na Bałtyk, na ciepłe morza. Charakterystyczne kolory, charakterystyczne materiały. Po pierwsze, solidniejsze nici. Zwykle to są nici o numeracji od 6-0 w górę. Mogą być różne fajne, fantazyjne kolory. Pomarańczowy super, czy taki wściekły róż. Bardzo fajnie wyglądają w krewetkach. Do tego wszystkiego są specjalne tak zwane dubbingi. Dubbingi to nic innego jak coś, co stworzy nam ciałko muchy. Tu ta mucha jeszcze nie ma ciałka. Jeżeli byśmy chcieli stworzyć jej ciałko, czyli coś, co będzie na czonku haka, to można się posłużyć właśnie takimi dubbingami. One nawet mają często napisane salt water, to są, czyli słonowodne. To nie jest nawet kwestia, że one są super bardziej wytrzymałe, ale słona woda rządzi się swoimi prawami. Pewne kolory są preferowane i na przykład takie odcienie łagodne, żeby dopasować się do dna, bardzo fajne, tak naprawdę imitujące ciało krewetki, powściekłe, prowokacyjne, które nam stworzą muchę o typie atraktora, czyli taką prowokującą. Więc są nawet morskie dubbingi, czyli morskie haki, morskie dubbingi. Można użyć zwykłych, ale ta muszka po prostu będzie wyglądała fajniej. No i potem crème de la crème pure, które są bardzo, bardzo często używane w krewetkach. To są tak zwane pióra, kapki spejowe. To jest ogólnie kura, w sensie kogut. Może być kura, może być kogut, ale to jest specjalna rasa, która jest nazywana spejem. To jest też od nazwy rzeki i od nazwy też metody rzutowej. I takie kapki, kury charakteryzują się bardzo, bardzo długimi promieniami i to potem tworzy takie fajne, zwiewne jeżynki w muchach i ciałka. To jest typowy kolor różowy do legendarnej muchy Pategrisen, czyli ulubionej krewetki, a ulubionej dlatego, bo przynoszącej najwięcej ryb wędkarzom, więc bez tego naprawdę ciężko będzie zrobić Pategrisena. Bardzo, bardzo charakterystyczne materiały. W różnych kolorach tu mamy taki łososiowy, tu mamy taki typowy róż. Ten kolor jest nazywany chartrus. Fajny, prowokacyjny. Pierwsza troć Agi na Górkach Zachodnich zresztą to właśnie na ten kolor. Krewetka Pategrisen w tym kolorze. Ja bardzo lubię ten. Taki szary, fajny. Nigdy nie wiadomo, co będzie potrzebne. Od naturalnych kolorów po takie wściekłe, wyraźne barwy. W morzach tropikalnych, bo mówimy dzisiaj głównie o Bałtyku tak naprawdę, ale w morzach tropikalnych, a sporo takich much też robimy, bardzo sprawdzają się kolory, które wpasowują się w dno. Tam sztuką jest właśnie, jeżeli mamy jasne dno, powiedzmy w kolorze takim, powiedzmy jasnym, żeby krabik czy krewetka była właśnie w takim kolorze. Tam wędkarze mają zawsze kilka kolorów, żeby się wpasować, jak tu widać, w kolor dna. U nas często działają na przykład wściekłe kolory. W tropikach wręcz odwrotnie, trzeba się dopasować do dna. W skrócie mówiąc, to jest potrzebne, żeby stworzyć morską muchę. Aga, on dużo gada, a widać mało robi. Ja faktycznie mniej mówię, a więcej robię, ale to wynika z prostej przyczyny, to jest moje zajęcie codzienne. Ja spędzam po 8 godzin przy imadle codziennie, więc siłą rzeczy wiążę lepiej, szybciej i nie dyskryminowałabym Arka przez to. Dziękuję, dziękuję. Dobra. Okej, ale nie znudzi ci się to? Słuchaj, 7-8 godzin dziennie, to się robi już taka rutyna. Wiesz co, to jest, ja tak różne muchy wiążę, że raczej nie ma szansy mi się to znudzić, bo od malutkich lipieniowych, suchych muszek, po jakieś tam malutkie mokre, pstrągowe, do dużych much typu ostatnio kręciłam takie morskie. Tu już jest hak 4.0. Spore muchy. Spora objętość, bardzo niska waga. W zasadzie na większość drapieżników. No takie ale szybkowe nawet. No. Mhm. Także bardzo, bardzo uniwersalny wzór na mocnym haku. Więc te muchy są tak różne, że naprawdę ciężko się nudzić. Czyli można powiedzieć, że to takie twoje hobby też. Hobby też i też mi jakby w utrzymaniu tej świeżości pomagają konkursy, gdzie mi często zadają jakiś temat, więc mam motywację, żeby coś się nowego jeszcze dowiedzieć, czego nie wiem. Nauczyć jakiejś nowej techniki, nie? Mhm. Tą muszkę, którą zaczynałaś robić no parę minut temu, to ona już wygląda naprawdę rewelacyjnie. Słuchaj, to już jest koniec? Czy nie, ile jeszcze taka mucha właśnie, ile to zajmuje?
No, wiesz co, jakbym miała tak ją zrobić, tak, że tak powiem, na 100% swoich możliwości, to pewnie około godziny by mi to zajęło. Mhm. Takie muchy też masz w sprzedaży? Rzadko. Rzadko, raczej nie, bo to jest taka, no, mucha raczej popisowa, nie? Mhm. Aga wymiata, ta jej mucha jakaś mega wypasiona, a ty wiążesz teraz jeżynkę, dobrze mówię? Tak, tak, to jest na właśnie... Po to są szczypce do jeżynek, żeby sobie taką jeżynkę stworzyć, czyli dookoła lecimy piórkiem i taki fajny czocher się robi. Mhm. No i mucha praktycznie też gotowa. Woolly Bugger to jest naprawdę sławny wzór. A propos sławnych wzorów, no to właśnie chcieliśmy zaprosić do serii w Morskiej TV. O, jeżynka złapana, mogę zapraszać. O muszkach morskich, gdzie pokażemy i zachęcimy ludzi, jak zawiązać morskie wzory. Tym razem stawiamy na krewetki, więc będą właśnie takie tutaj różne fajne krewetki. Od bardzo prostego mulkisa na początek, po naszą autorską Amber Shrimp. Puszczam jeżynkę, zobaczymy, co się stanie. Trzyma się to dobrze. Amber Shrimp, nasz autorski wzór. Tutaj hit ostatniego sezonu, Hit Event z Danii. I jeszcze kilka innych, że w tym sezonie stawiamy na krewetki i chcemy ludzi zachęcić, żeby sami sobie takie krewetki potrafili zrobić. A więcej much można znaleźć też u nas na naszym kanale Tuchola Fly Fishing na YouTubie.